Czy można? Zaczęło się od tego, że parę lat temu ja poszedłem z moim Mońkiem. On miał wtedy, ja wiem, jakieś 10 lat na spacer. I nagle przy hotelu europejskim on zbladł jak stół, trącił mnie i powiedział: tatusiu Rubinstein. Który Rubinstein? Pianista Rubinstein. I on mi pokazał wychodzić z wytwornej limuzyny młodego, eleganckiego człowieka w starszym wieku i mnie zatkało. Ja podszedłem do niego, mówię: przepraszam panie Rubinstein, czy pan naprawdę jesteś mistrzem Arturem Rubinstein? Naprawdę. I to jest pański samochód własny, ta Citroena Deluxe? Mój. I to jest prawda, że pan za każdy koncert bierze $500? Prawda. I to jest fakt, że w Lyonie, w Barcelonie, w Rio de Janeiro, w Buenos Aires pan zarabiasz na tych koncertach takie wielkie pieniądze? Fakt. Jak ja to usłyszałem, powiedziałem mu dziękuję i wyrżnąłem Mońka dwa razy w mordę. I krzyknąłem: słyszysz? Będziesz się teraz uczył grać na fortepianie czy nie? I od tego się zaczęło. I co prawda Moniek ktoś przedtem grał takie różne gamy, 500 palcówki, takie taj, raj, 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 raj. Państwo to znają. Ale dopiero moim rymsem w pysk ja obudziłem w Moniku to prawdziwe, to szlachetne zamiłowanie do matki muzyki. On zaczął się uczęszczać 3 razy na tydzień do profesora Bumpkę. A profesor Bumpkę zaczął przychodzić do mnie 6 razy na tydzień po pieniądze. I chociaż mu nie dawałem, to mnie nie było żal tych pieniędzy. Bo ja widziałem przyszłość dziecka, Rio de Limuzyna, $500, Buenos Aires i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co się okazuje? Po roku dziecko jest wunderkindus. Można powiedzieć wytruos. Ma z Bożej łaski Bożą iskrę. Ciocia firmament, jak go usłyszała, to się rozpłakała. A ciocia się na tym zna, bo szwagier cioci Cejtkes ma sklep gramofonów. I powiedziała, że cały ten Rubin Arturstein może się przed Mońkiem ze swoją Citroeną Deluxe schować do jego roli mopsa i tam mu buty czyścić. Bo Moniek jest fenomoniek i fenomoniuszek, jakiego od czasu do czasu nie było. Profesor Bumpkę jest nieprzytomny i się zachwyca. Skarży mnie do sądu o zaległość. Sąsiad z dołu się zachwyca i skarży mnie o zakłócenie ciszy. Z powodu on nie śpi 7 dób z rzędu na tydzień, bo Monie gra od rana do świtu. Przedstawiciel firmy Bechstein się zachwyca i skarży mnie o niezapłacenie pierwszej raty za fortepian. Ale ja to wszystko znoszę i nie płacę. Bo moje blade dziecko z godziny na godzinę staje się coraz większy Beethoven i Fittelberg. I nagle wybucha konkurs na Chopin. Ja muszę się państwu przyznać, że co do muzyki, to ja przedtem nie byłem taki wielki fachowiec. Ja znałem Chopina, ale tak jak się zna Szucha, Śniadeckich, Kosikowa. Ja wiedziałem, że jest kino Filharmonia i że jest Gold i Petersburski. To ja wiedziałem. I dopiero jak profesor Bumpkę przyleciał do mnie z zaprotestowanym wekslem i powiedział mi, że Moniek będzie Filharmoniek i że zdobędzie 1. nagrodę w konkursie na Chopin, to dotychczasowe moje poziome, kupieckie życie się skończyło i ja zacząłem być znawca. Miesiąc z rzędu, 2 razy dziennie po 8 godzin ja siedziałem w filharmonii i słuchałem Chopin. Ja dziś jestem, można powiedzieć, wykwalifikowany Schopenhauer.
cismol, bismol, dedur, didor, polonez, majonez, mazurki, żmurki, nie ma rzeczy, co ja bym nie znał. Ja wiem, co jest Imre, a co jest opus. I że Sagałow wyszedł w Piccicato, trzeciej ballady, nie z tej karty, co trzeba było. I że Bolesław Kon zagrał kors, to słynne miejsce w koncercie Fizgol, takie te... troszeczkę za Allegretto garbo. I że w Gutmanie przeważa ta słowiańska miękkość, a w Goldfarbie ta francuska lekkość. I że sonata z pasjonata wymaga moderata. Jeszcze jedno wiem, że do tej ostatniej rozgrywki to Mońka nie dopuścili. Tak zwane jury po swoich różnych eliminacjach, tych kombinacjach, nie dopuściło Mońka do jego Rio de Triumph. Ale ja się tym nie martwię, bo tego Becksteina, co ja kupiłem za niezapłacone raty, to ja sprzedałem za gotówkę. Więc zrobiłem zupełnie niezły interes. Adios.